Tam jest nasze obozowisko. W tym czarnym namiocie. Tym. O! Wahiba Sands, znana również jako Sharquia Sands, leży we wschodniej części Omanu. Rozciąga się na 180 km z północy na południe oraz 80 km ze wschodu na zachód. Krajobraz pustyni, a także jej fauna i flora są bardzo zróżnicowane. Na terenie Wahiba Sands żyje około 3000 Beduinów, w tym plemię Al-Wahiba, której pustynia zawdzięcza swoją nazwę. Mieszkańcy pustyni zajmują się uprawą i handlem daktylami, handlem mlekiem kóz, a także hodowlą wyścigowych dromaderów, które są największą dumą pustyni. Ptaszek pustynny. Tak to wygląda. Trochę raz. O, jak tu gorąco już. Masakra. Trzeba wychodzić. Spakować się i uciekać. Jeszcze jest toaleta obok, ale to już wczoraj nagrywałem. Tutaj. Nalewamy sobie kawy. Omańskiej. O. Is it from coffee beans or duct coffee? Enough? Enough. Full. Okay. Not full, only little bit. Okay. It's strong. It's strong, yes. Oh. Okay. And now you can take this take. One first, date, after that. Will this one. This? No, yes, no, no, no. No, no, no. No. Yes, and be there inside. You can remove this one inside. This one you can remove. Yes. Yes. Can test. Patrzcie się, jakich mamy gości. Hop, chodź tutaj. Cześć. Jak masz na imię? O Jezu, udało się! Take with him selfie. No patrzcie się, uparte. Zjadają toaletę. Jak ludzie się będą kąpać później? He likes that. Yes. Sweet! Chyba je wygania, żeby wiesz, nie robię kup może. A może... Nasz kolega próbował przegonić wielbłąda, ale on i tak wrócił. Omańskie deser, omański na śniadanko, znaczy takie słodkości. Pan mówi, że to jest pierwsze śniadanie. Pierwsze śniadanie, to nie wiem jakie będzie drugie. I próbujemy, to jest taki oryginalny chlebek, znaczy taki placuszek z kokonat, czyli z kokosem. Bardzo dobry, słodziutki, very sweet. To jest w ogóle z miodem z daktyli. To jest lepsza. To jest super. Pycha. Bardzo dobre. Tak, dwie rodzaje jajecznic. Scrambled eggs z pomidorkiem i cebulką. A tutaj z pomidorkiem, cebulką i jakimś sosem. I to mnie bardziej ciekawi, bo to już jadłem w hotelu innym. A tu, co tu jest? O matko, co to za sos? Dobry. Chyba wolę tradycyjną. Będę szczery, czyli taką. O, tutaj jeszcze mamy tradycyjny omański chlebek. O, jeszcze ciepły. To jest white flour, czyli z białej mąki. I tutaj taki sosik. Pan powiedział, że to jest też chyba zagęszczane mąką, ale z warzywami gotowane. Nie wiem, czy na bazie mięsa, czy nie. Powiedział, że tu mięsa nie ma. Taki gorzkawy. Tak? Ale dobre. To jest chyba jeszcze ziemia. O, patrz jak uciekają teraz. O matko! Pokonił je mocno. Biedne.
Pijemy sobie mleko z wielbłąda. Pyszności. Takie delikatne, chude mleczko. Nawet mi smakuje. No. Po nocy i wschodzie słońca spędzonym na pustyni udaliśmy się w kierunku Wadi Banihali. Po drodze wstąpiliśmy jeszcze do lokalnej cukierni, aby spróbować omańskiej chałwy. Ciekawe te chałwy, takie galaretowate. No. Jak? Średnie, tak? No. Kardamon znowu. Kardamon? To ja próbuję też. Wadi Banihali to jedno z najbardziej popularnych wadi w Omanie. Słowo wadi pochodzi od języka arabskiego i oznacza dolinę. Powszechnie jako wadi określa się wszystko od okresowych rzek po głębokie kaniony i doliny wypełnione wodą. Na terenie wadi panują zasady odpowiedniego ubioru zarówno dla kobiet, jak i u mężczyzn. Wadi Banihali jest nie tylko wielką atrakcją turystyczną, ale także popularnym miejscem spotkań wśród Omańczyków. Jesteśmy nad Wadi Bani Khalid, w takim jednym z popularniejszych miejsc, gdzie wypoczywają Omańczycy. I nie tylko, jak widać, jest bardzo dużo ludzi i uciekamy z tego miejsca, bo ja nie lubię takich miejsc. Może tutaj jest trochę spokojniej i faktycznie nic nie pływa, bo tutaj woda jest już mętna i wydaje mi się, że po prostu jest płytko. Ale jest pełno, no niestety są śmieci. No, może dużo ludzi nie pływa, ale jest bardzo dużo osób na zewnątrz koło. Taką drogą nas kurna prowadzi. I teraz zastanawiam się, co robić. Troszkę pochmurnie się zrobiło. Tam jest Dacia. Tutaj Zatoka Perska. Szukamy Wadi Shop. Niestety tego dnia, mimo wielu prób, nie udało nam się dotrzeć do Wadi Shop. Zmęczeni i zniechęceni, pojechaliśmy na zakupy. Ale nie martwcie się, Wadi Shop odwiedzimy już w kolejnym odcinku. Zapas ryżu na cały rok. Chyba lubią ryż w Omanie. Jak to jeść w ogóle? Andalkfish. Jakie wielkie. Jakiś tabulek. Może tabule? Tylko z czym? Z tym chlebem? No. Coś jeszcze? Jakąś pastę bym wziął. Które jest mało? Ten mutable to ja nie lubię. A hummus? Homemade. Dobra. Homemade hummus. Padający Oman. Oman się rozpłakał, że Salam nam naliczył ten zamiast 1,5 OMR w jedną stronę, to dał 15. Ja się rozpłakał, puścił łzy. Witajcie moi drodzy na kolejnej kolacji, tym razem wybitna z marketu za 20... jakie 20? 2 riale omańskie. To dzięki naszemu koledze Salamowi, który policzył nam, muszę to powiedzieć. Było cudownie na pustyni, wszystko było super, zaopiekowali się nam fantastycznie. Humait też był, widać, to może mniej, bardziej nieśmiały, ale był chyba bardziej uczciwy. W każdym razie no wszystko było ok, oprócz tego, że pytałem, że transport ma kosztować 1,5 riala omańskiego w jedną stronę. Czyli 3, tak? To bym nie wypożyczał tutaj tej Daci 4x4, tylko bym po prostu pojechał. Okazało się, że nam policzył, że nie w jedną stronę 1,5, tylko ogólnie w dwie strony 15. I dał nam prezent za 3 riale, jakąś tam chałwę, o której mówiliśmy, że nie możemy wepchnąć do bagażu. Więc tu pozostaje bardzo duży niesmak, jak to jedzenie, które przypuszczam, że będziemy jeść. Przez niego to jemy. No, musiałem to wyrzucić z siebie po prostu. Aż Oman zapłakał na kilka sekund, bo
bo aż spadło 20 kropel deszczu. 15 kropel, 15, bo, a właściwie nie 15. Spadło ich, bo ja liczyłem dokładnie, spadło ich, uwaga, uwaga, dokładnie 12, bo te 12, 120 zł przepłaciliśmy, czyli 12 riali. Dogrywam jeszcze, bo tam widać ogólnie fajnie morze, ale już jest ciemno, więc... No, wszystkie są takie złe. No, powiedzmy.